Proszę Państwa, to jest tak, że bez internetu w tej chwili już się nie da żyć, dlatego, bo to jest w tej chwili jakby takie przyspieszenie przekazywania informacji, że jeżeli nie korzystasz z internetu, to jesteś daleko w tyle. Coś, co kiedyś załatwiałam 3 miesiące, ja teraz załatwiam w 3 godziny. I bez obsługiwania internetu ja w ogóle na przykład nie mogłabym prowadzić fundacji. Dlatego, bo ja się muszę kontaktować z tysiącami ludzi dziennie i to mi daje taką możliwość. I to ja tak w ogóle się zastanawiałam, że internet to jest tak trochę, jakbyśmy żyli na takim podwóreczku, gdzie płynął mały strumyczek, a teraz puścili nam na to podwórko taką rwącą rzekę i w tej rzece jest wszystko. Tam są i fantastyczne rybki, i cudowne ryby, i bursztyny, i muszle. Też są niebezpieczne rzeczy w internecie. Trzeba mądrze z tego korzystać, ale ta rzeka do przodu cię tak wyrywa i możesz dopłynąć wszędzie. Ale tak się zastanawiałam, że internet jest zbawieniem i błogosławieństwem dla osób niepełnosprawnych. Ja znam takie osoby, które do niedawna były zamknięte w 4 ścianach, a one mogą obsługiwać internet, nawet jak są całkowicie sparaliżowane. Dla nich to jest okno na świat. To jest w ogóle jakby oddech. To są ludzie, którzy zaczęli kontaktować się z innymi, którzy nie są samotni, którzy czują się potrzebni. Przez internet jest praca dla osób najbardziej niepełnosprawnych. I to jest po prostu zbawienne. Więc nawet jeżeli ktoś narzeka na internet, że coś zabiera, to ja myślę, że jednak dużo więcej daje.